Hejo, hejo, przed Wami dwusiad, księga druga, pokun, W i W Gregory od wydawnictwa Alternatywne. I słuchajcie, pierwszej części nie czytałam, zobaczcie jaki grubcio. I powiem Wam, że już żałuję. Totalnie nie spodziewałam się tutaj naprawdę takiej treści. Tak naprawdę to do końca nawet nie wiedziałam, co tutaj było prawdą, a co snem. Może co nawet jakimś magicznym wytworem. Przez książkę przewijała się ogrom postaci, przewijało się, które jednocześnie mogły być i tymi przewodzącymi, i jednocześnie nie. Wiecie, nie jestem pewna, czy to czasem właśnie nie trzy kobiety miały tutaj być taką jakby myślą przewodnią, a reszta to po prostu postacie ważne, ale może bardziej drugoplanowe. Ich opisy poznajemy pobieżnie, gdyż no bardziej tu chodzi o to, co robią, a nie o to, jak wyglądają. Ogólnie książka jest dosyć tajemnicza, gdyż jeśli już jakiś wątek jest rozpoczęty, to no musi utrwać, zanim po prostu zostanie dokończony. Kobiety są traktowane jako osobniki do rozpłodu, niekoniecznie mające wpływ na to, kto będzie dawcą nasienia. Wiecie, tutaj było takie najważniejsze, żeby po prostu w instytucie się zgadzało tak jakby DNA obu płci. No i jak tylko przeczytałam o tym facecie, który rozebra się przed jedną z kobiet. Po prostu od razu się zaśmiałam. Wiecie, tym bardziej, że sam autor podkreślił jego maleńki skarbek gotowy do akcji. To było naprawdę dosyć zabawne w tym momencie. Mamy tutaj też przedstawione takie dwa światy, w których są jakby prowadzone walki między sobą. W jednym z nich oczekują przyjścia na świat takiego niesamowitego zbawcy, który całkowicie pokona swoich wrogów, a w drugim istnieje bardziej nacisk jakby tak na słuchanie i wykonywanie rozkazów właśnie swojego rządu. No ja gdybym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma światami, to chyba jednak wolałabym się tu nie urodzić. Wiecie, bardzo podobało mi się tutaj ogólnie poprowadzenie całej akcji, gdyż no, na każdym kroku nas czymś po prostu zaskakiwała. Nawet jeśli już sceny zaczynały sugerować pewne wydarzenia, to od razu stawało się coś, co było całkiem oderwane od rzeczywistości. Jak widzicie, książka jest całkiem gruba, a co za tym idzie, ma mnóstwo wątków, które czasem, no trzeba się jednak wgryźć. Nie można jej czytać tak, że tak powiem, brzydko na odwal się, bo trudno będzie tutaj pojąć dalsze wydarzenia, które mają znaczenie na cały przebieg. Moim zdaniem najlepiej czytać ją w ciszy, może przy dobrym skupieniu. Ja rozłożyłam ją sobie na 5 dni i za każdym razem, gdy do niej wracałam, powiem Wam, że pamiętałam, co było wcześniej, chociaż no, bardzo mnie kusiło, żeby w ogóle nie przerywać tego czytania. No ale no, już jak już zabrałam się za takiego grubcia, to raczej je sobie rozkładam właśnie na kilka dni. Historia jest naprawdę wciągająca, a kończące się rozdziały jakby tak pozostawiają po sobie tutaj pewien niedosyt. Polecam ją przede wszystkim fanom fantastyki i dobrego humoru. Zacznijcie jednak czytać od tomu pierwszego. Tu będzie gdzieś taka kobieta w ciąży narysowana w pierwszej części. Gdyż no czasami było właśnie nawiązanie do czasu wcześniejszego i niekoniecznie po prostu wiedziałam, czy to było dobre nawiązanie, czy to było złe nawiązanie, bo jeżeli już było wspomniane o czymś, co się działo, a o czym nie wiedziałam, to tak troszeczkę mnie to peszyło. Niemniej jednak mówię, dobra, coś tam się działo, to przejdźmy po prostu dalej i powiem Wam, że naprawdę bawiłam się przy niej całkiem nieźle. No mówię, dosyć gruba księga, podejrzewam, że pierwsza część też była taka wielaśka i grubaśka. Dużo jest tutaj, naprawdę bardzo dużo jest tutaj takich wątków poruszanych, które no nie kończą się od razu, jednak musimy przeczekać trochę, żeby przejść do następnej historii, do następnej sytuacji, żeby były po prostu dokończone. A jeżeli Was zaciekawiła właśnie ta książeczka, która jest moim osobistym, wspaniałym, cudownym i pięknym patronatem, to możecie się zgłosić pod tym filmikiem. Rozdanie będzie trwało od dzisiaj do końca maja i napisać, dlaczego byście chcieli wybrać tą książeczkę i przede wszystkim, żebyście byli również moim subskrybentem, bo po jakimś czasie powiem Wam, że to zaczęłam po prostu sprawdzać, bo jedni przychodzą, drudzy odchodzą, te subskrypcje się mijają, wiem, że już minęły 2 lata i że każdy powie, ale masz tak mało fanów, to po co Ci to? No trudno, wolę mieć jedną dobrą fankę niż 10 takich, którzy zajrzy tylko na rozdanie. Także bardzo się cieszę za te wszystkie osoby, które są i które nadal chcą mnie słuchać, bo oglądać to może później. W takim razie żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!